czwartek, 19 stycznia. Jesteśmy w Sulzbach z panem Rafałem i z panem Arturem, braćmi. Kupujemy BMW 320 i benzyna 6-biegowa. Pierwszy właściciel, 2006 rok, nielakierowana, bezwypadkowa. Cena wyjściowa 7600, zeszliśmy do 7000. No i zobaczymy fali w ogóle. No i mamy ostatni punkt programu, tankowanie, a auto 2006 rok, 132 tysiące przebiegu, jedna właścicielka, serwisowane tylko w BMW, ostatni serwis w czerwcu 2016 roku, bezwypadkowy, nielakierowany, jakieś tam drobne wgniotki, mankamenty na lakierze posiada, ale to naprawdę nieznaczne sprawy. To było drugie auto, które dzisiaj oglądaliśmy z panem Rafałem. Wcześniej byliśmy w miejscowości Würzburg, obejrzeliśmy auto, ale cały lewy bok lakierowany, maska również, trochę szpachli. Poza tym po odpaleniu śmierdziało strasznie palonym olejem, więc daliśmy sobie spokój z dalszym oglądaniem tego auta i po krótkich oględzinach postanowiliśmy jechać dalej do drugiej propozycji. To okazało się strzałem w dziesiątkę. No, widzieliście, że był jakiś mały problem z odpaleniem tego auta, akumulator słaby, ale zaraz się podładuje i wszystko będzie ok. To tyle. Cena 7000 euro, to już mówiłem. Mało, dużo, jak dla kogo. Do zobaczenia.